Hej, cześć, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Destiny 1 Kryjówka Czarów. I muszę się przyznać, że nagrywam po dość długiej przerwie, aczkolwiek zaczynamy przy śmietniku, ponieważ zaszły tutaj pewne zmiany. Przemeblowałem trochę mieszkanie, trochę inaczej w sumie poustawiałem. I tak jak widzicie, wielkość mieszkania może nie tyle co wzrosła, może nie dużo wzrosła. Na pewno, ale no, zaszły znaczące zmiany. To znaczy, no tutaj mamy, tak jak był telewizor, wiadomo, ale zmieniłem tutaj lepszą kanapę, kupiłem, mamy też szafę teraz na ciuchy. Jako, że mamy jednego kota, to dostanie on specjalne legowisko. Kuchnia też teraz przybrała inny zupełnie wymiar, jest połączona oczywiście nadal z jadalnią, ale wygląda na bardziej jednolicie. Tutaj mamy taki pokój, że tak powiem, nauki, taki gabinet. Nasza łazienka się powiększyła. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie już wszędzie mokro. No i tutaj też zaszły pewne zmiany. Oprócz tego, że kot przeszkadza kościeldzie. Mamy naszą taką, no, nie wiem, stajnię, czy to nie, no to nie może być stajnie. No, jakąś szopę. Tutaj mniej więcej też mamy te sprzęty, które mieliśmy. Tutaj zmieniłem teraz, że jest ten pokój czarów. Także, no, trochę się zmieniło. Może nie tak dużo, ale jednak moim zdaniem wygląda to już o wiele lepiej. No, kotek się bawi. Mam nadzieję, że ty mi chociaż nie zdechniesz. Czy ten kot kichnął? Aha. Też jest samotna. O nie, ja muszę się dowiedzieć, które to były zaklęcia na to, żeby przemienić kota w kobietę. Kurde. Muszę sobie chyba szybko odnaleźć w internecie, które składniki są mi potrzebne. Momencik. Oni tutaj śpią, więc akurat mam chwilę czasu. Szybko na telefonie. Zaklęcia Sims 1. No, czemu kichasz? Moja kicia. Dobra. Ta kuchnia i tak sprawiła mi strasznie dużo problemu, żeby ją jakoś ułożyć. Boże, teraz mam mieć tysiące powiadomień na telefonie. Ale to, czemu to się przestawia co chwila? Wcześniej już też tak było. Moment, czekajcie. Szybko tutaj sprawdzimy. Wyjście ze skór. Tam. W sumie to ja głupi jestem. Boże, czemu ja to sprawdzam? Boże, idiota. Przecież tu jest tylko jedno zaklęcie na zwierzaki. Gdzie to jest teraz? Tu. Przejrzyj te zaklęcia, jak wstaniesz. Raz. Gdzie kot poszedł? Może znowu jest samotny. Matko Boska. Chyba musimy zrobić, żeby te zwierzęta tu chodziły. Chociaż przez jakiś czas. Dobra, nie wiem, gdzie to będzie na końcu. Tak. Masło, łapówka i konfetti klauna. A co ja mam? Łapówkę mam. Mam konfetti i mam pszczoli wosk. Tylko gdzie to się dodawało tu? Łapówka. Nie, moment. To chyba nie. Co to było? To było masło, nie pszczoli wosk. Brawo ja. No generalnie możemy sami wytworzyć to masło. Nie, to nie, to tu. Już, no, co ci przeszkadza? Że tak? O mój Boże. Człowieku, nie denerwuj mnie. Kompletnie zapomniałem o tym, że my coś zdobyliśmy właśnie. Znaczy zapomniałem, co zdobyliśmy, bo wiedziałem, że zdobyliśmy coś ostatnio. No i warto teraz to wykorzystać. Jeszcze coś tutaj mamy. Pióro Pegaza, rzęsy czarodzieja. Też muszę zobaczyć, czy jest coś w ten deseń. Idź się wykąp. Czy ty, Kiciu, możesz mnie podglądać? Będziesz za chwilę pewnie moją żoną, co prawda, ale no. Trochę prywatności jednak, tak?
i cię jeszcze pooglądaj. On musi być w dobrym nastroju, bo jeżeli rzucimy zaklęcie w złym nastroju, no to może się średnio udać. To w sumie niepotrzebnie likwidowałem ten znak. No to nic, zaraz może go przywrócę. Jak się sprzątni. Dobra, i teraz tak, gdzie to się tworzy? Chyba tu. Nie! Aha, Boże, przecież muszę wyrobić to masło, brawo. Słowianie, wiemy jak. Co już? No to bierz. Halo. Dobra. Konfetti, łapówka i masło, tak? Ładny różdżkę. Dawaj, dawaj. Helena, zaraz będziesz człowiekiem. Prawdziwy przyjaciel. No dobra, przyjrzymy, zobaczmy co piszą o tym zaklęciu oczywiście. Wiem o co chodzi. Ale dla pewności. Czasami łapiesz przelotne spojrzenie twojego udomowionego zwierzątka, które spogląda na ciebie w zdumiewająco simowy sposób. Gdy leżysz samotnie w łóżku, nachodzą cię myśli, że zwierzęta próbują ci coś powiedzieć, ale to z pewnością płata ci figle. Zbyt pobudzona wyobraźnia. Cóż, tak nie jest. Zwierzęta naprawdę usiłują ci coś powiedzieć. Zastrzegają, że potrzebujesz prawdziwego towarzysza. Wiesz, że chcesz z nimi porozmawiać w języku, który zrozumieją obie strony, choćby tylko przez krótką chwilę. Twój zwierzak wie, że jesteś jego prawdziwym przyjacielem. Gdzie ty jesteś, kiciu? Chodźmy może na dwór, co? Musimy mieć miejsce. Podejdź tu. Weź daj jej smakołyk, może. Weź, bo pochwal ją jeszcze zanim pogłaszcz. Dobra. I rzuć zaklęcie prawdziwy przyjaciel. Mam nadzieję, że się uda. Oj, ten dźwięk mnie przeraził. Helena? Czy ja zużyłem zaklęcie? Czy ja zużyłem zaklęcie i ona uciekła? Nie wierzę w to. Po prostu w to nie wierzę. Czy to zaklęcie nie zadziałało? Może ona jest zbyt złym nastrojem? No w dobrym jest mi nawet, no. Goddammit! Zużyłem zaklęcie. Fuck you! Boże, grzecie mordy. Weź się pobaw z nią trochę. Nie no, siad to może nie. No i co? I teraz muszę znowu jechać. Słuchajcie, do abrakadabrowa i... bawić się... w to, żeby mieć... znowu... co to było? Rzęsy? To były nie, konfetti klauna. A bycie pies, kocie, naprawdę, bycie pies. Tak, nie. Znowu. Będzie się, że nie udało się to zaklęcie. Czemu ona śpi tu? Przecież tutaj masz piękne, cudowne łoże. Co jej przeszkadza? Może ona nie chce tutaj, może ona chce na przykład tu spać. A to tu na przykład. Przecież to będzie mi przeszkadzało w chodzeniu, dobra. Tam rzadko chodzę. I już zeżarłaś. Ty miałaś być moją żoną, Helena. O mój Boże, ty co za kot. A jeszcze sobie pomyślałem, a znowu się zasikałaś. Tak sobie pomyślałem właśnie wcześniej, że a może zapiszę, bo jakby mi się nie udało. I mogłem zapisać. I zjedz jeszcze. Pojedziemy do abrakadabrowa zdecydowanie. Dobrze, i cieszę się, zsikaj. I skakuj. Tak chcę. Tylko do kogo to się szło? Czy to był... Dobra, pójdziemy tu. To chyba był ten aptekarz Todd, czy ktoś tam taki. Chyba on dawał. Te konfetti. Bo kurde, boję się, że będzie ciężko mi je zdobyć po raz drugi. Albo trafić na nie. Bo nie różne przedmioty dają. Weź z nim porozmawiaj.
Bo nie wiem, czy on się wymienia na konfetti. Weź, daj mi konfetti. Wygląda na to, że będzie ci potrzebne coś specjalnego. Coś ci powiem. Dam ci rzadki składnik. No, jabłko nie jest rzadkie. A, mam zdobyć za to jabłko. Sorry. Jest prawie pewne, że ktoś tutaj musi je mieć. No dobra, to popytajmy ludzi. Czy mają jabłuszko? Masz jabłko? Nie masz. Ciekawe, czy to jest losowe. Na przykład, nie wiem, trzecia osoba, którą zapytam, będzie miała. Czy rzeczywiście trzeba... O! Trafić. Dobra. Mamy za to jabłko. Ciekawe, co bym... Byłaby mi... On byłoby chyba mi niepotrzebny, więc muszę tak czy siak je oddać. Daję konfetti. No nie bądź taki. Lodowe szkło. Kurczę, bo nie można tego kupić. A wymieniaj się. Za co to się wymieniasz? Gumowego kurczaka nie chcę, wiesz? Cisza tam! Co tu się dzieje? To może ty? Tiffany, o Tiffany już mieliśmy dzisiaj okazję porozmawiać. Raz ją podło. Może tak. Z nią pogadaj. Nie interesują mnie twoje potrzeby. Możesz zdobyć konfetti. Moglibyśmy w sumie też zasadzić te winogrona i robić nektar, bo nektarem chyba też można było się wymieniać. Boże, ta gra jest strasznie głośna. O! Bliźniaczki? Bla, 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 bla. Zazwyczaj naszą przyjaciółką? Nie, jeszcze trochę. Chyba zapytaj, jak się masz? No nie wiem. Zabawiaj, żartuj. Dobra, myślę, że starczy. Zobaczymy, porozmawiaj z nim. Dobra. Mara? Pióro Pegaza. Nie chciałem pióra Pegaza. A czy ty się wymieniasz? I za co? Czterolistna koniczyna. No też mi to nic nie da. Możesz jakieś zadanie, co? O nie. Gdzie to się pojawia? A, tu. No, musimy znowu zniszczyć te obłoki. Oni będą teraz wszyscy zasypiać. No ale rusz się, no. O nie lubię tego, chociaż gorsze jest chyba z tymi grzybkami, które trzeba naciskać. To jest niewykonalne bez teleportacji. Niszcz te bloki, no kurczę, człowieku. No, to jest tak męczące, jak on co chwilę się zatrzymuje i marudzi. Proszę, on chociaż nie zasypia, bo to było już totalnie nie do zrobienia. Dobra. I idź z nim pogadaj. Muszę być tak wstał, apteka. No, on teraz śpi. Dobra, wstał. No weź z nim, pogadaj. I idziemy. Jest! Konfetti klauna. Brawo. Do domu. I spać, bo my musimy mieć zdecydowanie lepszy nastrój. Szybko, bo mi tu zaśniesz na stojąco. Wiedziałem. Także kiciu. Tylko, że my musimy jej też chyba podreperować potrzeby, bo jak mi się znowu nie uda, chociaż w sumie chyba zapiszę tym razem faktycznie. Weź baw się z kotkiem. O, świniak? Okej. Okay. Zobaczcie, jak zywka rośnie na towarzystwo. No, sobitko. Dobra, czy przyszły... Oczywiście, że przyszły rachunki. Nie, Boże, czy to wszystkie zwierzęta muszą się coś prosić o mnie? Zapłać to. No i za czemu ktoś teraz dzwoni? Idźcie sobie. Fuck off, no kurczę, nie dzwońcie do mnie. Dzwonią jakieś numery obce, znowu coś wygrałem pewnie.
Talon. No, ścikałeś, o Boże. Już nawet nie dokończę swojej myśli. Idź, oglądaj tę telewizję. Tu musimy znowu masło wyrobić, tak? A ty, Kiciu? Musimy się najpierw z tą Kicią pobawić, chyba. Weź się z nią baw. Ile się da. Głaszcz. Pochwal. Daj smakołyk, sztuczek, bo może nie będziemy jej uczyć. Dobra. Zjedz. Już mnie wkurza to kichanie tego kota. Dobra, i tak. Idź wyrób trochę masła. Znowu się pobawisz w słowiankę. Nie podejdź, tylko... Jej, kucharzenia. Dobrze, że to właśnie się rozwija. Bo ja zapominam o tej... O tym kucharzeniu. O właśnie, będziemy mieli już teraz drugiego Sima, to możemy sprawić, żeby ten szedł do pracy. Dobra, ty sobie tam pukaj. Weź przygotuj może jakiś napój w międzyczasie. Niebieski, o, w sam raz. Akurat logika też ci się przyda, także... Aha, to jeszcze nie przygotowałeś tego, dobra. Pij. Jej! Uuu, o to chodziło. Dobra. Moment. No nie wyrobił tego masła, to za ciołek. Czekajcie, teraz już mogę zrobić chyba tak. O właśnie, ładuj prawdziwy przyjaciel. Teraz zrobimy tak, ja to zapiszę. Dla własnego bezpieczeństwa, żeby mi już drugi raz się to, wiecie, nie sfejlowało. No, kto przyniósł tę gazetę? Kościelda! Chudzielcu jeden, ta anorektyczka. Ania Rubik normalnie. Sprzątam w domu, widzieliście? Dobra, jak tam Kicia? Twój humorek. Idź się tam wyjść. O, nawet nieźle, dobra. Przywołaj. Rzuć zaklęcie, prawdziwy przyjaciel. Tak! O, wtedy się nie udało, teraz się uda. Mam nadzieję, że będziesz ładna. I? What the fuck? Okej. Okay. Przynajmniej nie jest standardowo. Jest całkiem okej, okay w sumie. Moglibyśmy w sumie zmienić i... zmiana bardzo modne. No, nie. Załóż sim ubranie, czyli bieliznę. Lol. Okej, okay, a jakie macie stosunki ze sobą? O, nawet. Weź przytul go. Pocałuj może. Ty chcesz się całować. W rękę nawet. Dziękuję za zmienienie mnie w człowieka. Postać kota była już dla mnie niewygodna. Ciekawe, czy będą razem spać. Dobra, może przełącz na romans. A ty się dołącz. No, czego wstajesz? Usiądź. Przytul. O, jak słodko. Czy ona ma rozpiętą tą kurtkę? Chyba tak. Baby. Karesy? Co to znaczy? A, taki uścisk. Chyba kiss kids. Chyba jadłeś krakersy. A ty kocią karmę. Aha, teraz w sumie to koty won i psy. Obce stąd. Gdzie to było? O tu. Goodbye. Jest znak? Share. O matko i córko. Wiesz co, Helenka, żeby było, wiesz, sprawiedliwie, to już nie ty, tylko ty. Do pracy. I tak jak ktoś pisał, ma być to praca informatyka, tylko nie wiem, czy na nią trafimy.
Nie. Przemysł rozrywkowy. Zmywak. No nie. Aha, bo tu nie ma więcej. Dobra, będziemy spadzać tak sukcesywnie, może trafimy. Skorzystaj. Dobra. I zrób swoje. Ty weź wyłącz ten telewizor. Idź spać. Ty też pójdziesz spać. I pojedziemy może na jakąś randkę do centrum. Moglibyśmy w sumie wybrać się na wakacje. Nie, nie mamy zwierzaka żadnego. Tylko, że mamy mało kasy. Musimy trochę pograć. Gra w pieniądze. O Jezu. Myślałem, że nie zdążę. Okej. Okay. Brawo. Tak, wiem. Bijesz mi brawo, że mi się udało w ostatniej sekundzie nacisnąć. Dobra. Aha, to nie, teraz to musi dopiero opadać, dobra. I jest. Nie wiem, na co się patrzysz, ale nic nie zleci. Idź podaj to śniadanie. Ty się już wyspałaś? Też idź. Co ona tak... W ogóle ty... Alol, ma tam niebieską obroszę cały czas. Fajn, tego nie widziałem, że tak jest. O ile ma logiki, o kurde, to ona mogłaby zarabiać nam magimony. Chyba musimy ją wtajemniczyć. Zresztą ona, je, ona wie, skoro latała tutaj po całym domu. Zresztą rzuciliśmy na nią zaklęcie, nie dało się ukryć tego. Tylko po co mi teraz te rzeczy do kota? Może zostawię, może... Weźmiemy sobie jakiegoś psa teraz dla odmiany. Możecie w sumie napisać, co możemy wziąć, jak nazwać. Ja nie mam pomysłu w sumie, póki co. Czemu ty znowu jesz? A, bo nacisnąłem przecież na ciebie. Okej. Okay. Weź ty się wykąp. Szkoda, że tutaj we dwóch nie można kąpać. No cóż. Dobra, moglibyśmy w sumie kupić coś do rozrywki może na dwór. Ta dmuchawka jest w sumie fajna. Może, może to sprzedajmy. Weźmy tą dmuchawę. To chyba sporo nawet im daje. No idź! Się jara dziewczynko, się jara chłopak. Dobra. Też się wykąp. Pójdziemy jeszcze na miasto. Patrzę. Zaproś do centrum. Nie?! No co za... Teraz idź go przeproś. Nie. Ona nie chciała przecież. No, what the fuck? Okej. Okay. Nie możesz go zapraszać jeszcze, nie, nie, nie. Może... przytul go. Czmok w krok. Uuu, jeboj! O, miłość się tu rodzi. O, jak go za tyłek zawała. Okej. Okay. A weź teraz... przytul ją. Ty mnie. I pocałuj. Uprzejmie. I jeszcze romantycznie. No jest, jak dzisiaj tutaj się po prostu gorąco robi. Aż jej się rozpięła bluzka. What on earth is going on? Nie za szybko na dziecko? Ale jak szybko poszło. Lol. Nie chcę mieć jeszcze dziecka. Trochę za szybko, wiesz? Nawet nie byliśmy na randce. Dobra. Tak, teraz pojedziemy. A ty zapukajesz do Kościldy. Niech posprząta w tym czasie. No, bym nie pomyślał, że to tak szybko pójdzie. Dobra, gdzie tu pojechać teraz? To jest no poczuj magię, ale no, już tam byliśmy.
może tu, u śledzia. Śledź może nie jest jakimś wybitnym daniem. Ja osobiście nie lubię. Ochyda. Ogólnie za rybami może jakoś mocno nie przepadam. Więc jakieś filety albo ryba w occie. Miam. No, czego trąbisz? Zamów. Jest to takie drogie drinki? Panie, daj pan drinka. A widzicie, teraz mam kontrolę tylko nad Heleną, bo to jest nasza randka. Dobra, wiecie co? Pójdziemy oczywiście coś zjeść. Weźmy coś oczywiście najdroższe, tak, tak. No, ale to musieliście tak usiąść, że nic nie widać. Czyli już wiemy, że na wakacje w góry nie pojedziemy. Stanisław, Staśka, idź tu. Dobra, jedzcie. Dobra. Podziwiaj. Co to jeszcze? Aha, bo ja nie mogę przecież nim kierować. No już wiemy, że na góry nie chcecie. O, romantyczny pocałunek. Nie no, zaraz znowu mi to wyskoczą, że dziecko. Chociaż nie, na parcali publicznej to raczej nie. No jak tam tak mi szybko idzie, no to... Nie będzie to chyba problemem potem. Zmieńcie temat, naprawdę. Może na kulinaria. Albo pogoda. Deserek jeszcze. No dobra. Rozumiem, że my chyba ślubu wziąć z tym nie będziemy mogli. Jako, że ona już chyba z nami mieszka. Dobra, to idź się wysikać. Ona w sumie też by potrzebowała. Kobieca, to tu damska w sensie. Okej. I rozrywka by się jeszcze przydała. Pianistka Liliana. Co to robi papuga do jasnej ciasnej? Czekajcie, nie było nic wyżej? Nie. Co tu jeszcze można zrobić? Pobujać się ewentualnie chyba. No to słabo, jeżeli chodzi o rozrywkę. Weź, grasz coś? W ogóle tego nie słyszę. Aha, to jest chyba jedna rozrywka. Czyli granie... hazardowe. No dobra, to weź, idź postaw stówkę, może się uda. No postaw to. Zobaczymy, czy wygramy. Nie, szczęście nam nie sprzyja. A ten też postawił, no! Też nie. Weź pogadaj sobie jeszcze z nim. No, myślałem, że jakaś lepsza będzie ta randka. Serio? Nic innego nie można zrobić? Boże, jaka bida. To można wejść w ogóle? What? Weź, kobieto. My się... Cześć. Mogę cię przestraszyć? No nie smój! O nie! Obraź, wymachuj pięść, jeszcze raz go tkniesz. Zdziero, to jest mój facet i moja różdżka. To się szturchnij, bo chyba nie rozumie. Dobra, bo zakończymy tą randkę. Myślę, jeszcze postaw, może się uda. Jest! Ile to znaczy wygraliśmy? A, nie mogę to zerknąć? No dobra, to jedźmy do domu, bo widzę, że humory wam nie dopisują. No, co mnie straszysz? Weź, odejdź, koleś. O matko i córko. To się dzisiaj działo jednak. Mamy naszą kocicę, ale już w wersji ludzkiej, męskiej chciałem powiedzieć. Weźcie to jeszcze pozmywać. Idźcie może spać oboje. Bo widzę, że... Nie tęgie macie. Kościdla won. A, bo tracimy przyjaciela, trudno. Potem się tym zajmiemy. Będziemy... O, masz! Nie spać, tylko...
spać tu. Felix, do jasnej, ciasnej, społóż się tu. Dobrze, to myślę, że będzie na tyle w tym odcinku. Matko, tak jak mówiłem, możecie dać w komentarzach, co... co mam zaadoptować, w sensie psa, kota, czy nie adoptować, poczekać sobie i oczywiście jakie imię wybrać. Można nawet taką rasę. No cóż, to by było na tyle w tym odcinku i do usłyszenia w kolejnych skryjówki czarów. Cześć!